Po dwóch miesiącach wracamy do sprawy katastrofy w Lasach Kabackich. Na pokładzie Tadeusza Kościuszki, samolotu Polskich Linii Lotniczych, który rozbił się tam 13 lat temu, było 172 pasażerów i 11 członków załogi. Wszyscy zginęli. Wracamy do tematu, ponieważ dzięki sprzyjającym okolicznościom udało nam się odpowiedzieć na pytania, które postawiliśmy w pierwszej części filmu. Co mianowicie spowodowało wybuch na pokładzie samolotu w rejonie Modlina i czy w grę wchodzić mogło nawet czysto hipotetycznie zderzenie? Odnaleźliśmy także niecodziennych świadków, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi emocjami. Przypomnijmy. 9 maja 1987 roku. Do transatlantyckiej podróży wystartuje tego dnia samolot lotu IU-62M Tadeusz Kościuszko. Dramat rozpocznie się 8200 metrów nad ziemią awarią tego silnika i pożarem w luku bagażowym numer 4. Z Okęcia Kościuszko miał wystartować do Nowego Jorku o godzinie 10. Dwójki spóźnialskich na pokład już nie wpuszczono. Siedemnaście minut po godzinie 10 Kościuszko z pomocą jeszcze sprawnych czterech silników odrzutowych wzbił się w powietrze. Po łagodnym łuku w prawo wszedł na kurs 315 stopni w kierunku Grudziądza i rozpoczął mozolną wspinaczkę na pułap podróżny, a więc blisko 10 tysięcy metrów. Przez 23 minuty lotu nie działo się nic szczególnego. Aż do pułapu 8200 metrów, kiedy Kościuszko po minięciu Grudziądza i niewielkiej zmianie kursu znalazł się nad wsią Warlubie. W Beju, pomieszczeniu technicznym sąsiadującym bezpośrednio z pracującymi silnikami, była wówczas stewardesa Hanna Chęcińska. Odezwało się kilka dzwonków alarmowych sygnalizujących awarię jednego, a właściwie dwóch silników. Pęknięcie wału w jednym silniku spowodowało uszkodzenie drugiego silnika. Dalej przybicie kadłuba, uszkodzenie systemu sterowania samolotem, zerwanie całego szeregu połączeń elektrycznych do najróżniejszych urządzeń w samolocie. Był to na pewno wielki stres dla załogi, bowiem no, w tym momencie zetknęli się z tyloma przeszkodami, z tyloma awariami, co do których jeszcze sobie nie zdawali sprawy, ile ich jest, jakie są jeszcze. To jest za dużo sytuacji awaryjnych naraz. Jednocześnie samolot znajduje się na wysokości 8000 metrów, więc też nie zejdzie natychmiast lotem, jakimś, prawda, gwałtownym zniżaniem, kiedy nie działa ster wysokości, tylko trzeba to wszystko poukładać. Awarie, które nastąpiły, jeżeli dadzą się usunąć, to co się da usunąć, to usuwać w miarę istniejących możliwości na pokładzie i powoli lotem ślizgowym, na tyle, na ile pozwala trymer, którym załoga się posługiwała, na tyle, na ile ten trymer im pozwolił obrócić samolot o 180 stopni i powoli zniżać się w kierunku Warszawy. Należy dodać, że właściwie większość przyrządów pokładowych przestała działać. Działały tylko awaryjne przyrządy, których jest niewiele. Zatem na przykład informacje o tym, że jeszcze dwa silniki pracują, to właściwie polegały tylko z dwóch maleńkich obrotomierzy awaryjnych, które wskazywały, że te silniki się kręcą na właściwych sobie obrotach. Za 6 minut 11 słychać wyraźną eksplozję w ogonie samolotu. Piloci odnoszą nawet wrażenie, że z czymś się zderzyli. Dzieje się to wszystko podczas wypuszczenia paliwa gdzieś w rejonie Modlina, kiedy Kościuszko po zawróceniu jest w drodze do Warszawy.
Nie wiedzą, co się stało. Stąd wahania, lądować w Modlinie czy nie. Kiedy dostają już zgodę na Modlin, kapitan Zygmunt Pawlaczyk decyduje się jednak na powrót do Warszawy. Tymczasem w luku numer 4 pojawia się otwarty ogień. Płoną bagaże. Do pasa zostaje kilka kilometrów. Rejestratory na Okęciu zanotowały kilkakrotne przyciśnięcie mikrofonu i niezrozumiałe dźwięki, a potem bardzo wyraźnie: cześć, giniemy, do widzenia. Takim samolotem 9 maja leciałem służbowo z Dęblina do Piły i kiedy osiągnąłem nakazaną wysokość około 2000 metrów i przelatywałem w rejonie Warki nad Tilicą, prowadziłem pewną korektę kursu, ponieważ wiatr był silniejszy niż oczekiwałem i spojrzałem w kierunku Warszawy, a pogoda była dobra, choć bardzo takie wyraźne zamglenie. A zawsze, kiedy spoglądasz na Warszawę z powietrza, to widać rozbłyski szklarni okolicznych. Ale w tym momencie pojawił się jakiś inny nieco rozbłysk, tak kątem oka go zauważyłem. Nie taki jasny, a bardziej przypominający jak gdyby zapalenie zapałki. Więc spojrzałem i widzę, że ten płomień bardzo szybko urósł i zamienił się jak gdyby w typowo czarny atomowy grzyb. I wtedy natychmiast zgłosiłem to do kontroli obszaru, do Warszawy. Dopiero chyba po kilkukrotnym wywołaniu kontrolera, kontroler bardzo spokojnie odpowiada, jak dziś pamiętam, 0,50, bo taki miałem indeks. Tak, dziękuję, my wszystko wiemy. Sucho, krótko i nic poza tym. Ponieważ utrzymywałem łączność na kanale ogólnym, na pierwszym, słyszałem, jak z Okęcia wystartował śmigłowiec, ale piloci mieli głosy bardzo takie, powiedziałbym, podniecone. Rozpoznałem głos jednego z kolegów, który, jak zorientowałem się, leciał w kierunku Lasu Kabackiego i w międzyczasie kierował nawet karetkami. Podpowiadał, jak mają jechać karetki i pamiętam jego znamienne słowa. Przez radio przekazałem na wieżę, że tego nikt nie mógł przeżyć. Następnie wylądowaliśmy obok miejsca katastrofy, na takim terenie dosłownie około 50 metrów. No, po wylądowaniu oczywiście przybiegła grupa osób, która chciała zdać mi relację z tego, co widziała, że podchodził samolot, że ciągnął się za nim dym czarny, no i że ten samolot nagle zwalił się. Kiedy wysiedliśmy z tego śmigłowca, stała tam już straż portowa, która dogaszała palące się resztki samolotu. Samolot był całkowicie rozkawałkowany. Moim zadaniem było tylko, żeby wyciągnąć z tego pogorzeliska rejestratory lotów i rejestratory zapisu rozmów. Te rejestratory, czyli tak zwane czarne skrzynki, odnaleziono i wydobyto dopiero dzień później. Danych technicznych z ostatnich kilku minut i tak nie zdołano odtworzyć, ponieważ przecięte zostały przewody zasilania. Dźwiękowe rejestratory były w kabinie pilotów i te pracowały do końca. Przypomnijmy. Bezpośrednią i niekwestionowaną przyczyną awarii było rozerwanie turbiny niskiego ciśnienia w silniku numer 2 na skutek pęknięcia wału, podobnie jak 7 lat wcześniej w Koperniku. Z tym, że teraz wał uszkodziło zatarte łożysko. Zawinił wywiercony wbrew przyjętym na świecie zasadom konstrukcyjnym otwór, który miał ułatwić smarowanie, a tymczasem łożysko toczne zamienił w ślizgowe. Ponieważ nie stwierdzono przestępstwa, śledztwo w sprawie katastrofy Kościuszki zostało umorzone. My jednak nie mogliśmy umorzyć pytania, na które nie potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi w poprzedniej części filmu. Co mianowicie spowodowało dodatkowy wybuch w tyle samolotu między Grudziądzem a Modlinem. Tutaj mogą być przyczyny tego różne.
Jedną to weźmiemy sobie taką, że w luku bagażowym numer 4 był pożar. A skoro w luku bagażowym, to były tam bagaże pasażerów. Wiadomo, że brat Polak, lecąc za wielką wodę w odwiedziny do swoich bliskich, poczytywał sobie za honor zawieść im, no coś niecoś na pokrzepienie ducha i serca w postaci bardzo dobrych wyrobów alkoholowych monopolu polskiego. Być może, że w którymś bagażu był litr, dwa albo i więcej spirytusu, a w trakcie pożaru ogień dostał się do tej strefy tych butelek i tam nastąpiła eksplozja tychże butelek. Powodem wybuchu, który został usłyszany przez załogę, było eksplozyjne zapalenie się par nafty znajdującej się w bagażniku czwartym. Nafta ta pochodziła z przewodów przebitych poprzednio, łączących przewodów paliwowych, łączących instalację paliwową z agregatem pomocniczym TA6. Być może właśnie to, albo rozżarzony fragment tarczy turbiny, wywołuje pożar w luku bagażowym numer 4 gdzieś na wysokości Modlina. Pozostaje jeszcze pewna czysto hipotetyczna kwestia. Czy Kościuszko mógł się z czymś zderzyć niezależnie od rozerwania turbiny drugiego silnika? To przecież pierwsze pytanie kontrolerów prowadzących samolot. Absolutnie wyklucza się wszelkie ewentualności uderzenia czegokolwiek w samolot podczas tego lotu. Nie stwierdzono, ruch lotniczy, który kontrolował przebieg lotu, nie stwierdził żadnych obiektów latających w pobliżu tego samolotu. W Modlinie wtedy nie były wykonywane loty, a nawet gdyby były, to w porozumieniu z cywilno-wojskowymi organami ruchu lotniczego nastąpiłaby zgoda albo zakaz wejścia w strefę drogi lotniczej, od której osi 20 km w prawo i w lewo nie wolno wchodzić bez zgody organu lotniczego, ruchu lotniczego. Przypomnijmy, IU-62M Tadeusz Kościuszko był drugim w ciągu 7 lat samolotem naszych linii, który rozbił się z tych samych powodów. Członkowie komisji powypadkowej zwrócili się do biura Iliuszyna w Moskwie, tym bardziej, że ich poprzednie zalecenia dotyczące Kopernika nie zostały uwzględnione. Chcę powiedzieć, że to biuro w szczególności w sposób, powiedziałbym, obiektywny podchodziło do zagadnienia. Na pewno czynnikiem, który wpływał na tę obiektywność, było to, że głównym powodem katastrofy to był silnik, a nie płatowiec. Choć do płatowca też mieliśmy uwagi, mianowicie te, że zarówno w przedziale technicznym, jak i w bagażniku numer 4 znajdowały się, prawda, elementy konstrukcyjne samolotu łatwopalne. Natomiast bardzo nieobiektywnie zachowali się łożyskowcy. Mianowicie tutaj byli tacy przedstawiciele naukowo-produkcyjnego ośrodka łożysk tocznych Ministerstwa Przemysłu Motoryzacyjnego Związku Radzieckiego. Tu jest masa podpisów, prawda, naukowców. 79 stron maszynopisu udowadniającego nam, że że wszelkie uszkodzenia, w szczególności łożysk, powstały w wyniku zderzenia z ziemią, a nie w wyniku wad tych elementów.
Badania te z samolotem były przeprowadzone bardzo sumiennie przez naszych. Kierownikiem sekcji technicznej kierował sekcją techniczną pułkownik Milkiewicz, główny inżynier wojsk lotniczych. Będąc w Moskwie, zaraz się dowiedział, jak się przedstawiał, że jest główny inżynier wojsk lotniczych, to Rosjanin mu powiedział, wy byliście główny inżynier wojsk lotniczych. Mówi, nie, ja jestem, wy się mylicie, wy byliście. I rzeczywiście, jak wrócił do Polski, dowiedział się, że już nie jest głównym inżynierem wojsk lotniczych. Po blisko 14 latach Las Kabacki nie zabliźnił jeszcze swojej rany. Niezabliźniona pozostała nasza pamięć, pamięć bliskich i pamięć dziennikarzy, których różnymi drogami ta tragedia dotknęła. Wtedy myśleliśmy, że to był jakiś samolot, który lądował w Warszawie. Zacząłem szukać reporterów, ludzi i tak dalej i zadzwoniłem wtedy do Moniki Olejnik. Mówię, zbieraj się z domu, przyjeżdżaj, weź Józka, kierowcę naszego, który ma duży magnetofon, jedźcie, coś zrobisz, pewnie cię przepuszczą. Powołaj się na Dziewulskiego, kiedyś robiła reportaż o brygadzie antyterrorystycznej, no radź sobie. I tak się to wszystko zaczęło. Nie wiedziałam, że tu wrócę po 13 latach jeszcze raz. Widok był makabryczny i było mnóstwo ludzi i straszny widok na drzewach. I pamiętam, podeszłam do zamówcy i się go zapytałam, co się stało, czy może pan mi powiedzieć. A on mówi tak, wszystkich rannych odwieźliśmy do szpitala. To był trudny czas dla dziennikarzy, myślę, bo dziennikarze mieli kłopot z takimi informacjami. Wybuch Rotundy na przykład, podobna bardzo sprawa. Była blokada jakaś zawsze, dlatego że politycy zresztą do tej pory uważają, że jeżeli o czymś się nie mówi, to tego nie ma. To było największe przeżycie reporterskie mojego życia. Jeszcze pamiętam, że chciałam się dokładnie dowiedzieć, co się zdarzyło, jakie były przyczyny tego wypadku i razem dowiedziałam się, że kontroler lotów, który miał tego dnia dyżur, mieszka w Legionowie i z Józkiem Konkoleskim pojechaliśmy do Legionowa i siedzieliśmy kilka godzin pod jego domem, ale niestety nie chciał z nami rozmawiać wtedy. Pamiętam jeszcze, kiedy Monika Olejnik wróciła z tego miejsca katastrofy, pojechaliśmy chyba do niej do domu. Siedliśmy spokojnie i ona mówi, czy ty wiesz, co ty mi zrobiłeś? Czy ty wiesz, co ja zobaczyłam? Ja sama chciałam to wymazać z mojej pamięci, bo to był naprawdę szok. Ja zresztą miałam potworny żal do Sławka, że on mnie wysłał, ale on nie miał innego wyjścia, byłam jedyna. Pozostała właściwie już tylko jedna zagadka. Pytanie, na które nikt dzisiaj nie potrafi odpowiedzieć. Nikt z wyjątkiem Hanny Chęcińskiej. Stewardesy, która zniknęła 8200 metrów nad Warlubiem. 23 minuty po starcie z Okęcia. Rozhermetyzowanie kabiny mogło wyrzucić ją na zewnątrz. Odnaleziono przecież części wyposażenia samolotu w warlubieńskich lasach. Z zapisu rozmów w kabinie pilotów wynika, że zniknięcie Hanny Chęcińskiej zauważono dopiero 8 minut po 11, a 4 minuty przed rozbiciem samolotu. Już wtedy na pokładzie Kościuszki nie było jej. Kiedy kilka dni później w zakładzie kryminalistyki rozszyfrowano zapis rozmów, pod Warlubie wyruszył pułk ZOMO w poszukiwaniu ciała stewardesy. Hanny Chęcińskiej nigdy nie odnaleziono. Ani tam, ani w lasach kabackich.